Czym różni się uczeń dobry od złego? Złego leją rodzice, a dobrego koledzy. Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta, czym będzie wyraz chętnie w zdaniu uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach. Zgłasza się Małgosia. Kłamstwem, panie profesorze. Jasiu wpada spóźniony do szkoły. Na schodach stoi dyrektor i woła. 10 minut spóźnienia. Kuwa, ja też, stwierdza Jasiu ze zrozumieniem.